No hello, tutaj Purpose, witam w kolejnym Overwatchu. Przechodzimy do oglądania, nie będę was zamęczał gadaniem. Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Dowód numer jeden. Pan Kakaowe Oko. Kakaowe Oko. Ciekawe co pan Kakaowe Oko nam dzisiaj tutaj pokaże. Znaczy, pan Kakaowe Oko tak już wykopał sobie dosyć sporo deksiorów tuż przed nagrankiem. Także no, wszystko się tutaj może zdarzyć. No ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co gdybać. Na razie no idzie przed siebie, no tutaj nie ma wielkiej filozofii. Fizolofii nie ma wielkiej. Dziwne rzeczy robi. Aha, dobra, wyrzuca sobie śmieci. No, jak najbardziej jest to zupełnie normalne, prawidłowe i tak dalej, więc ja nie widzę w tym absolutnie niczego złego. Oj, 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 panie Kakaowe Oko, czemu pan się... no ale... No, nie wiem, już taki skręcik, a tamten poprzednie, których nie ma na nagraniu, też były bardzo, bardzo dziwnie wykopane. Aha, przeszedł pan obok i je zostawił. What the fuck? No ale dobra. Zapewne zaraz się pan, panie, zawrócisz. No oczywiście, że pan się dopiero teraz, panie, zawrócisz, żeby za często na czacie się nie wyświetlało. No ja rozumiem. Taka sytuacja... Patrzcie, nie widać ich. Nie widać reszty diaksów. Dobra. No to już jest tutaj bardzo, 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 bardzo podejrzane. I bardzo, 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 bardzo mi się nie spodobało. No, bo wiecie, no jeżeli ktoś kopie w ten sposób, że co? Nie skręcić tu w lewo. Dobra. Już myślałem, że będzie... Aha. A że niby tak się... Tak, że on sobie tak normalnie kopał. I mu się nagle przytrafi niechcący. Skręć tu. Dobra, zakończmy tę nierówną walkę. Skręć tu na szybko w lewo. Tak, bo przecież pięknie. I tu skręć na szybciurca w lewo. No dlaczego żeś tu nie skręcił w lewo? No przecież ja już wiem, że ty masz haksy i nie musisz tego pomijać. I udawać, że ich nie masz. Skoro ja wiem, że je masz. Aha. A do tamtych, a, no teraz tak, on kopie uczciwie tunele, tak se zaczął tutaj kopać i tak niechcący mu się akurat trafi, że trafi też na te diaksy, tak, zupełnie przypadek, więc przypadkowo też dostał bana. No a my możemy przejść do kolejnego demka, no bo co tutaj dużo dywagować, nie? No jeszcze tylko zbiorę itemy, no bo co się będą marnować? No i oczywiście spieszę wam z kolejnym demkiem. O, Crysis tam tutaj też lata. Kamil 321. Zobaczcie, już wykopał sobie dwa razy diaksiorki. I kopię tak, jak ja strasznie lubię, jak ktoś kopie. W sensie... przy bedroku. No ale to jest warte sprawdzenia, tak, no bo przecież no przy bedroku już czytam wasze komentarze dosyć sporo i naczytałem się już też mnóstwa komentarzy, w których mi piszecie, że no ale przecież przy bedroku ja sobie kopię zawsze i to nie jest dowód, nie, to nie jest dowód, oczywiście, że to nie jest dowód, ale to już jest podejrzenie, bo przy bedroku to jest zbyt ryzykowne, żeby kopać. No idzie prosto na deksiel. Tada, a nie, najpierw sobie poszedł po złoto, spoko, złoto też cenne. Tam w ogóle diaksy były. No tak, idzie sobie pod diaksiki. No pan w ogóle tak... Pan się nie pinkoli generalnie, nie? Pan się kompletnie nie pinkoli w tańcu. Ale mi mryga to takie tło tam, widzicie? W sensie te... No, ty jeszcze mu damy szansę. No damy mu jeszcze szansę, bo przecież jeszcze do tych diaksów nie dotarł, tak po chamsku nie skręcił. Znaczy w sensie skręcił po chamsku do nich, ale... No przecież to się może wszystko tutaj wydarzyć i na przykład może się okazać, że... nie pójdzie dalej do tych diaksów. Kolejne wykopane diaksiory.
No ja nie wiem. No dobra, dajmy mu szansę, bo przecież tutaj na pewno przejdzie sobie przeszedł obojętnie, słuchajcie, obok tych diaksów. Mhm. No, 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 tylko że tutaj, panie Kamilu, jak pan tak udajesz, że pan kopiesz nagle tak co kratkę, to się okazuje, że... Aha. Aha. Nie no, generalnie to spoko. A i tutaj nie widać diaksów? No pewnie, że nie było widać diaksów. No i wszystko. No to już mamy stuprocentowy dowód. Przynajmniej nie muszę tutaj mieć wyrzutów sumienia, że przecież on mógł mimo wszystko trafić niechcący i tak dalej, i tak dalej. No i kolejny banik i kolejne demko. Ja tylko sobie oczywiście podniosę przedmioty i lecimy dalej. Pan Zyrkow. Poglądajmy, co robi pan Zyrkow. Bo przecież... Ja nie wiem, bo wy w ogóle to byście się chcieli tylko banować i banować. A być może ten pan wcale nie będzie akurat cheaterem. Purpos szaleje. Purpos miał dzień. Tak, bo tak jak mówię, być może on na przykład nie skręci zaraz do tych diaksów, które są tu po lewej stronie. Na przykład nie zacznie teraz świrować, żeby tylko się dokopać do właśnie do diaksów. Bijemy kolejne rekordy. Lecimy do kolejnego demka, znaczy do generalnie, no bo tutaj chyba nie macie wątpliwości, że gość nagle tak się skręcił i tak ten. Lecimy do kolejnego dema. Tylko zbierę przedmioty, oczywiście. No że wiecie, żebym mógł potem rozdawać. Ten gość to jest najdziwniejszy gość, jakiego widziałem do tej pory. Pufa 1, 2, 3, 4. Jeżeli to są jakieś nowe cheaty, a może to nie są nowe, a ja po prostu jestem starej daty. Jeżeli chodzi o cheaty, jestem po prostu nie w temacie. To mi powiedzcie, co to są za cheaty. Ale Gostkowi zdecydowanie wali na łebek. No bo patrzcie, co tu się dzieje. I za każdym razem celuje i rozbija kolejne te. To już mi się nie podoba i to jest tak... citersko wyglądające, że to po prostu się w pale nie mieści. Przynajmniej będę miał co do odcinka, znaczy do nazwy odcinka, do nazwania, nazwę... Nie wiem, w sumie jeszcze nie wiem jak nazwę. Ale na przykład mógłbym napisać... Nowe dziwne haksy? No bo goś tyłem w ogóle naparza, no zobaczcie, tyłem głowy rozwala te... Znaczy, no ale z drugiej strony na razie to nie poszedł po żadne diaksiory, więc... Nie wiem, czemu miałbym go za to, że się głupio kręci zbanować. O, te... Patrzcie, te... Co my tutaj ma... Ha, 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 dobra. To były naprawdę najdziwniejsze haksy, jakie do tej pory widziałem, więc... Napiszcie mi w komentarzu, co to były za haksy, bo ja się po prostu nie znam na tym, żebym następnym razem wiedział, za co dawać bana, nie? A teraz piszę, bo ja wiem, że macie za co nie czytać, ale napisałem X-Ray. No i tyle. Przechodzimy do kolejnego. Pan Werkox. Albo pani, bo może to od Weroniki, ale generalnie Werkox. W pełnym seciku, dziwne tunele kopane, dziwne rozglądanie się. No to od razu tak, wiecie, rzuca się w oko, nie? Chciałoby się od razu stwierdzić, że ma cheaty. No ale niczego na siłę i w sensie niczego pochopnie. Zobaczmy. Może jednak cheatów nie ma. Przecież nie zawsze na Overwatchu są cheaterzy. Na przykład są czasami dziwni ludzie. Ale teraz nie wiem, które to z nich. A może to po prostu... No, po prostu nic, no, po prostu, znaczy nie to, że mówię o tej osobie, że jest niczym, ale tak, że w sensie ani cheater, ani dziwny. O, kopię pod siebie. Po żelazo? Taki chamski rej po żelazo? Aha, 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 aha. Aha. Tam niżej się nie da. Ja wiem, że przypuszczalnie deksy są pod tym bedrockiem, ale tam niżej to się nie da. A, żelazo było pod tym bedrockiem. Hamuwa trochę, nie? Nie sądzicie? Bo to już jest hamuwa. Taki po prostu chamski X-ray. No to już trzeba być...
no pół mózgiem, żeby tak cheatować. No i wszystko. No bo... co będziemy się z nim pinkolić w tańcu? Kill. Ło się posypał, ile itemów, ale będzie. Ale będzie. W ogóle swoją drogą trzeba zrobić jakiegoś live'a niedługo, gdzie ja to wszystko porozdaję. Ale to wszystko, słuchajcie, ze wszystkich tych Overwatch. Dobra. Kolejne demo. Bo teraz to nie ma co kombinować. Pan Dinozaurus. Chociaż to w sumie po łacinie, więc tak trochę... znaczy zrobione tak, żeby to było po łacinie, więc to może być Pani Dinozaurus w sumie. Albo Pan Dinozaurus. Ale to chyba Pan Dinozaurus generalnie. On tam coś kopał sobie wcześniej. Więc poleciałem. No i tak jestem. No i zobaczymy, co Pan Dinozaurus tutaj wymyśli. Na razie kopię prosto. Sprawdzę tu był... O! To... No zaczął sobie takie tuneliki kopać, takie... Nie mów, że stąd pójdziesz sobie. Słuchajcie, mamy nie cheatera, ale absolutnie największego pechowca 2017 roku. Można byłoby zrobić kompilację największego pechowca 2017 roku i ten pan by wszystko to wygrywał. Widzicie to? Jak był dosłownie krateczkę od tych diaksów. No nie, ten pan na cheatera to mi nie wygląda. Leci normalnie, wszystko jest okej. Biedaczek. Aż mi ciebie szkoda. Naprawdę, bo to było pech roku. Kolejne demko. X Rafałek XD. Na razie sobie awczy. Co ten purpos mi wysłał? Znaczy, co ja sobie... ale on szybko kopie, widzicie? Jak szybko zmienia narzędzia i jak szybko zapiernicza z tym killoffem. Oj, jak szybko trafia na diaksy. No, to tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że ten pan miał, prawda, tego speedmina, bo tutaj właśnie pisze ban. Ja bym się odsunął. Dobra, nieważne. Dostał za Speedmina plus X-Raya. Przechodzimy do ostatniego demka dzisiaj, bo to było bardzo szybkie. Kolejne demo jest absolutna rewelacja. Zobaczcie, to nie jest moja rączka, to jest Bandicam.com i takie rzeczy, ponieważ dostałem to od Cyberwolfa. Cyberwolf stwierdził: Purpos, skończyłeś się, jesteś słaby. Ciągle nagrywasz tylko X-rayowców. No czasem dasz jakąś fajną ciekawostkę, ale ogólnie to do dupy. No i postanowił, że wyśle mi coś więcej. Bo twierdzi, że ten pan ma dyżej X-raya. To jeszcze chyba aurę. No aurę. No bo ja nawet nie wiem, jak wygląda aura. Bo ze mnie, wiecie, taki cheater jak z kozi dupy trąba. Także no robię to, na czym się znam. W sensie oglądam, jak ktoś X-Raya ma, bo mi kiedyś ktoś wytłumaczył, jak to wygląda, bo X-Rayowca jest trochę łatwiej znaleźć. No i tak, ale tutaj mamy demko no trochę dłuższe przede wszystkim. No i przede wszystkim właśnie z panem Skajkiem, który ponoć po chamsku. O, na przykład tutaj się zaczyna, czy ja dobrze widzę? Do spawnerka sobie leci, patrzcie. Hiech. Dobrze widzę? Czy tam pod nim jest spawnerek? No niestety wiceadministratorzy nie mają dostępu do komendy GM3, dlatego on sobie nie może polecieć od tak jak ja przez ściany. Więc musimy poczekać, aż zejdzie za Skajkiem Cyberwolf. No tyle dobrze, że może latać. No dobra. No to co już jest? To chamski X-Ray. Chociaż z drugiej strony to może nie być X-Ray, tylko tam jakieś inne cuda. No ale dobra.
Zobaczmy, co tu się będzie działo. What the hell? Zaatakował tego gościa przez ścianę? Widzieliście? Zaatakował tego creepera przez ścianę. No to tu nie mam wątpliwości, że tu jakieś dziwne haksiory są. To takie, to jak przez ścianę się wali, to jest aura. Wow, on plecami go zabił. Widzieliście, co to się wydarzyło właśnie? Ja pinkolo, co to było? No nic. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.